serdecznie na moim kanale. Ja prosiłam Was w moim takim głosowaniu, żebyście oddały głos, jeśli chodzi, jakie filmy byście chciały widzieć na moim kanale na ten zbliżający się okres. I bardzo dziękuję za wszystkie głosy. I dzisiejszy film będzie taki pogadankowy, bardzo szybki, jakby taki slajd. Będę mówiła o ofertach świątecznych marek, co mnie uderzyło, co ja uważam, że w tym roku jest na plus i co warto właśnie kupić, a być może nie tyle kupić, ale warto się zainteresować takimi dodatkowymi świątecznymi ofertami. Wiadomo, że ten gorący okres zakupowy już się właściwie zaczął, bo robię ten odcinek przed Black Friday, czyli takim największym jakby dodatkowym świętem dla shopaholików, kiedy wszystkie domy handlowe, wszystkie department store tu obniżają ceny, walczą o klienta i dają jakieś dodatkowe rabaty. Ja powiem szczerze, że już tak przesiągłam tymi rabatami, że generalnie powiem, że ciągle jakieś rabaty są, walcz się tego klienta, żeby był taki ruch jak pre-pandemic, czyli przed pandemią. No i wiadomo, każda to perfumeria, każdy taki większy sklep walczy o tego klienta z dodatkowymi jakimiś giftami. Ja dzisiaj bym się chciała zająć tylko tak wspomnieć trzema markami. Ja nie będę tu rzucać ofertami takimi, o kupcie to, kupcie tamto. Po prostu chcę przejść tak szybciutko przez ofertę trzech marek, które w zasadzie na tyle mnie uderzyły, że no chciałabym to poruszyć. Chodzi też o tutaj, tak jak mówię, o opakowania, które są przecudne, przepięknie się właśnie tu przygotowały niektóre marki, no i dlatego też to wspominam. Pierwszą marką, o której chcę powiedzieć i co mnie ujęło, jest marka Dior. Ja dostałam od marki Dior taki biuletyn odnośnie opakowania, co oni przygotowali na święta. To jest Holiday 2022 Dream in Dior. Słuchajcie, przepięknie przygotowana właśnie oferta tutaj, nie tylko o perfumach, ale o pięknej kolekcji. Zobaczcie, jaka jest piękna kolekcja na święta tutaj makijażowa. Nawet zobaczcie, przepiękne to opakowania tu pomadek. No i te cienie i wspomnę za chwilę o pewnym takim gadżecie, który mi wpadł w oko. Zobaczcie, jak pięknie przygotowane są. Już w zeszłym roku te opakowania były piękne. Kalendarz Diora, który ja bym, powiem Wam szczerze, naprawdę nie pogardziła. Zobaczcie, jak pięknie przygotowany. Macie tutaj 24 dni Fragrant Wonders i w każdym z tym jest jakaś piękna miniaturka. W 24 zobaczcie, jakie piękne jest takie ni to Fabergé jajko, ni to takie jabłko, coś przepięknego. Jestem ciekawa, co to jest. Już może tutaj wspomnieli, ale pewnie nie. Także dom Dior przygotował piękny kalendarz adwentowy. Jestem ciekawa, ile kosztuje, ale chyba dość drogą. Wydaje mi się, że 400 funtów. Takie piękne świece zapachowe, które można nabyć właśnie w butiku z tych specjalnych kolekcji. I proszę Was, zobaczcie tutaj przepiękny zapach Gris Dior, który ja, na którego się szykuję i szykuję od początku roku. I te zapachy, które ja Wam część przedstawiałam właśnie u mnie w filmikach z tej specjalnej rodziny zapachów, z tej kolekcji Privé Christiana Diora. Zobaczcie, jakie piękne opakowania. Także jak ktoś chce coś innego kupić, no to są warte tu uwagi. No i zobaczcie, oczywiście góruje Dior Sauvage, który jest bardzo rozkupywany. On jest dość drogi, teraz wyszedł Elixir, ten Elixir jest bardzo, bardzo, powiem Wam, drogi, ale niebywały zapach. No i oczywiście dla nas poświęcona strona tu Miss Dior. No i przepięknemu zapachowi J'adore, który ja mam w swojej kolekcji, tę wersję bezalkoholową, która jest przecudowna. No i powiem Wam, że to opakowanie naprawdę, zobaczcie, jak pięknie są pakowane
przecudne, ja bym powiedziała takie takeover by Dior, bo cały Harrods jest udekorowany właśnie tutaj tymi gwiazdami, tymi takimi dekoracjami od Diora. Coś pięknego, warto, jeżeli będziecie odwiedzać London, iść do Londyn, nie, do Harrodsa i tam zobaczyć, ja się pewnie wybiorę. Także bardzo mi się podobają właśnie te wszystkie opakowania, ale co mi wpadło w oko też, zobaczcie, jeśli chodzi o wersję makijażową, Dior ma taką torebkę, ona kosztuje chyba 125 funtów, to jest taka plastikowa torebka na takim łańcuchu, w środku macie 3 pomadeczki, to są refills, a obok macie całą pomadkę, którą możecie sobie wyjmować ze specjalnego pojemniczka, tylko lansowanego właśnie na święta tutaj Bożego Narodzenia, i wyjmowanie sobie innych wkładów i wkładanie właśnie do tego opakowania. Tą torebkę możecie nosić jako torebkę, możecie nosić jako, nie wiem, taką kasetkę na karty, na jakieś wasze specjalne rzeczy. Niestety myślałam o telefonie, telefon się tam nie mieści, ale w sumie ta kasetka jest plastikowa, nie jest bardzo ciężka, ale właśnie coś takiego fajnego, innego, możecie ją nosić tutaj na krzyż właśnie zawieszoną przez ramię, czemu nie. Także fajna taka ni to kopertówka, ni to torebka, bardzo mi się podoba ta oferta. I tak jak powiedziałam, całe to takie świąteczne, taki woal, te świąteczne opakowania bardzo, bardzo mi się w tym roku podobają. Wszyscy mówią, że święta należą w tym roku do Diora. Następną tu rzeczą, którą chcę wspomnieć, bardzo mi się podoba też propozycja Chanel. Słuchajcie, ja opublikowałam takiego reela, taki short w zasadzie, troszeczkę taki glimpse właśnie z Butsa, co oferował, i tam Wam pokazuję taki podest zorganizowany przez Chanel, i tam widzicie, że Chanel też przepięknie tu wychodzi naprzeciw klienta i do każdej buteleczki 100 ml, czy to Coco Mazel, czy Number 5, czy coś innego, słuchajcie, to pięknie to dekoruje, i dodatkowo możecie sobie jakby wybrać zawieszkę. Zawieszek jest 3. Ja starałam się zrobić zdjęcie, ale nie bardzo mi to wyszło i nie wiem, na ile jest ta jakość, ale pamiętam, że jest taki charm, który jest w kształcie właśnie emblematu Chanel, albo na przykład takie słońce nito, i możecie sobie właśnie poprosić o beauty consultant, żeby Wam przydekorowała tym charmsem, więc mi się to bardzo, bardzo podoba. Być może jak kupicie nawet 50 ml, to uda Wam się dostać tego charmsa. I nie udało mi się dowiedzieć od znajomej tu koleżanki, czy on jest pozłacany, pewnie nie, ale od Chanel byśmy się tego spodziewali, ale wydaje mi się, że nie. Po prostu taka blaszka, ale powiem Wam, że to ja dotykałam, to wygląda całkiem, całkiem fajnie, także bardzo mi się podoba, czyli jeżeli traficie na ofertę właśnie Chanel, to poproście o takiego charmsa do zawieszenia. Wydaje mi się, że w Polsce też powinna być ta oferta, może w butikach, no i będziecie mieli taką specjalną pamiątkę, i te opakowania też są bardzo, bardzo wspaniałe, a dodatkowo możecie też dostać taki jakiś super gadżet, czy gift with purchase, jak to nieraz dają konsultantki, czemu nie. Ja wiem, że Dior to ma piękne kosmetyczki, są takie właśnie ni to czerwone, czasem różowe, także może Wam się uda też dostać. No i ostatnią rzeczą, którą chciałabym to wspomnieć, to marka, dla której oczywiście ja pracuję, Estée Lauder. Ona w tym roku bardzo mi się podoba, jak znajdę czas, to Wam też nagram, pokażę, jak wygląda to opakowanie. Ale generalnie planuję właśnie nagranie takie z mojego kanteru. Są to czerwone opakowania, biała wstążka, ale przepięknie pakujemy tutaj perfumy z tej kolekcji specjalnej, tych luksusowych zapachów, które ja Wam pokazywałam na kanale. Przepiękne opakowania, przepiękne białe, tak jest emblematem tutaj opakowania i torebki. Także też coś fajnego, dodatkowo dodają krem do rąk z takiej trochę luksusowej oferty jak Renutriv.
Słuchajcie, to by było na tyle. Chciałam poruszyć właśnie te trzy marki, ale jestem jakby tutaj zachwycona ofertą Diora i też Chanela, no i oczywiście swoją też, no ale ja jakby do niej należę. Także jeżeli wybieracie się na zakupy, to oczywiście zajrzyjcie do tych kanterów koniecznie i powiedzcie mi, czy w Polsce właśnie też jest oferowane coś takiego, albo jakie inne oferty Wam tu wpadły w oko. Słuchajcie, ja mam swoją wishlist. Nie wiąże się ona za bardzo z żadną z tych firm, chociaż planuję Savage tutaj z Diora. No i oczywiście, no kto wie, no Chanel tak przepięknie też wygląda ta kolekcja makijażowa, że może coś wpadnie. Chciałam się też dowiedzieć, co Wy planujecie. I na dzisiaj to wszystko. Zapraszam, kochani, do subskrybowania, do oglądania mojego shortu. Tam zobaczycie taki właśnie glimpse, takie spojrzenie z innej strony. Oczywiście do szerowania i do polubienia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa!